Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Każdy normalny wie, że co cię nie zabije, to cię wzmocni. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No dlaczego to jest takie ważne, co cię nie zabije, to cię wzmocni? No przez tysiące lat ludzie wiedzieli, że jeżeli ktoś wycierpi i się nie wykończy, no to będzie zdrowiej żył. Dlatego na całym świecie rodzice do lat 50., 60., 70. przyprowadzali dzieci do rodziny, gdzie były dzieciaki chore na różyczkę. No bo jeżeli dzieciaki w młodości przeszły ciężko różyczkę, no to ktoś, kto już przeszedł przez to, nie chorował bardzo często śmiertelnie w starszym wieku, tak? Także to jakieś takie było, można powiedzieć, zaszczepienie, domowe zaszczepienie. No większość Polaków, powiedzmy, czy bloku wschodniego dosyć długo dostawała szczepionki przeciwko gruźlicy. To jest ciekawe, że w Ameryce na plaży te 50-60-letni ludzie, jeżeli chodzą, no to jeżeli mają taką szramę, okrągłą szramę tutaj właśnie na, nie wiem, na lewym, na prawym ramieniu, no to to jest właśnie dziura po tej szczepionce na gruźlicę. Ogólnie w pierwsze szczepionki, no to Hindusi wykombinowali, oni ścierali strupy, kupowali strupy od chorych na ospę, dziabali te strupy na małe kawałeczki, no i dawali do łykania z wodą. No, obserwacje szamanów, no ale to jest to, co siostry zakonne pracujące w Indiach zauważyły, no i później podały tą technologię czy metodę, no i później to się zaczęło rozwijać. No oczywiście penicylina z tych najróżniejszych pajęczyn i tak dalej, no to wszystko wpłynęło na to, że ludzie bardziej zrozumieli, no ale na dzień dzisiejszy ten koronawirus, wszyscy czekają na tą magiczną szczepionkę, straszą, no straszą. W Ameryce miało umrzeć 2 miliony ludzi, mówią, że umarło powiedzmy 200 tysięcy, no ale to nie jest prawdziwa liczba. Prawdziwa liczba to jest około 10 tysięcy ludzi, którzy faktycznie zachorowali, byli zdrowi, zachorowali i umarli od także to jest 0,00 coś tam procenta, także to nie jest dużo. W Ameryce umiera na grypę co roku 40 tysięcy ludzi, choruje około 8%, czyli choruje około 40 milionów ludzi choruje na grypę, no i jeden na 1000 chyba umiera. Także to są dane statystyczne na grypę, no i nikt nic nie robi. Przez tą pieprzoną pandemię biznesy, restauracje w Ameryce się zamykają po prostu na lewo i na prawo, nie są w stanie wytrzymać. 40 milionów ludzi bez pracy było w pewnym okresie. Państwo, kongres wydał pieniądze podatników ponad 2 tryliony dolarów, no to to jest potężna część rocznego, powiedzmy, dochodu narodowego. No i wszyscy na początku mówili, że wszyscy będą umierać. Powiedzieli, że szpitale będą załadowane, to trzeba ten obniżyć tą krzywą, żeby po prostu zamiast poleciał w ciągu jednego dnia i szpitale się zakałapućkały, no to w szpitale mają być tylko obciążone w 100%. Także trzeba było tą pandemię przesunąć w czasie, nie zlikwidować, ale przesunąć. Teraz już nikt nie mówi o śmierci, tylko o chorych. Nie podają, kto choruje, kiedy choruje, jak się rozprzestrzenia. W Korei wyłapali wszystkich. W Korei, jeżeli znaleźli kogoś, kto był chory, no to w Korei znaleźli 17 osób, który się kontaktował, i z tych 17 osób też znajdywali, kto się z kim kontaktował, także błyskawicznie przez te kontakty doszli do wniosku, że kwarantanna i kwarantanny, powiedzmy, podeszło 100 tysięcy, 200 tysięcy, 300 tysięcy. W Ameryce zrobili kwarantannę w zasadzie na 300 milionów.
W Polsce przypuszczalnie też na 36 milionów. Ci kretyni polityczni to biegają z mandatami, zamykają jakieś wesela, pogrzeby, śluby, prywatki, balangi, plaże, nie plaże, po prostu banda kretynów biega i wszystko zamyka, zamiast wyłapywać czy pilnować ludzi, którzy są chorzy. No ale wracając do chorych. Ja osobiście znam 3 osoby, które były chore, no w wieku około 50-60 lat. Jeden jest lekarzem, także złapał gdzieś tam w czasie tych jeżdżenia, no ale był dumny, no bo mówi, już więcej nie złapie. Przechorował parę ładnych dni, po prostu no nie był na łożu śmierci, no ale miał temperaturę, krótki oddech, przeleżał w łóżku, wyszedł, doszedł do siebie. Drugi facet troszeczkę słabiej przeszedł. No kobieta mówi, że też, no nie było takie straszne, ale nie było przyjemne. Także ludzie w wieku 40, 50, 60 lat przeżywają. W Ameryce 80-85% ludzi, którzy zmarli, no to miały po prostu problemy zdrowotne, no śmiertelne problemy zdrowotne, no bo część to miała cukrzycę, naciśnienie, najróżniejszego typu rak, nie rak, tego rodzaju. Także większość, no to jest pewnego rodzaju gwóźdź do trumny, ale normalni, wysportowani ludzie w normalnym wieku, no to przetrzymują to. Dlaczego kretyni nie upilnowali w Nowym Jorku? No to de Blasio powypuszczał, czy kazał wyjść chorym ze szpitali do domów starców. Także bandzior zabił w innych Stanach tak samo. Porobili podobne rzeczy, pozabijali dziesiątki tysięcy emerytów tylko dlatego, że wpuścili chorych w te grupy społeczne, które są najmniej, można powiedzieć, odporne. No i teraz to jest ciekawa sprawa. Wszyscy ludzie, którzy przeszli, całe te osocze, cała ta plazma, cała ta surowica z tymi antyciałami jest bardzo ważna. No i jest, można powiedzieć, poszukiwana. Dużo tych banków krwi, no i badacze, szczególnie medyczni, szukają tych pacjentów, którzy przeszli przez tą chorobę. No, szczególnie szukają takich super dawców, którzy mają większe poziomy tych antyciał niż normalnie. Ogólnie rzecz biorąc, to 70% ludzi ma wyższe poziomy. Także, że jedna trzecia powiedzmy przeszła to. No i w ich ciele nie ma tak dużo. No i całe to polowanie, bo to jest, można powiedzieć, polowanie, no bo nie ma danych statystycznych. W Ameryce nie ma danych statystycznych. A dlaczego nie ma danych statystycznych? Bo wszystkie te kwestie medyczne są prywatne. Są prywatne. To zostało wprowadzone w latach 1980, kiedy AIDS i HIV... San Francisco, właśnie z tych Castro dystryktu, tych wszystkich homoseksualnych dzielnic, rozprzestrzeniał się na Amerykę, no i Ameryka była wykańczana, no ale to też 95-98% przypadków HIV i AIDS, no to było wśród homoseksualistów, no ale to cała grupa lesbijek, bisexuali i tak dalej, te wszystkie literki, te grupy doprowadziły do tego, że kongres powiedział, że sprawy medyczne pacjentów nie można rozmawiać. No i to się zakończyło. Dlaczego to miało być? No bo jeżeli pracodawca potrzebował przyjąć, no to oni mieli zabronione się pytać, czy chorował, czy nie chorował, czy mógł chorować. Ale to wszystko zaczęło się, powiedzmy, od homoseksualistów, od AIDS. No i teraz się mści. W Ameryce nikt nic nie wie. Nie ma danych statystycznych, nie ma bazy statystycznej. Nikt nie chce podawać, nikt nie chce się pytać. I po prostu dla społeczeństwa to jest makabra. Dlatego zamknęli 300 milionów.
W zeszłym miesiącu Ministerstwo Żywności i Lekarstw, czyli ten Food and Drug Administration, pozwoliło w takim trybie przyspieszonym, można powiedzieć, leczenie tym osoczem, tą plazmą ludzi, którzy przetrwali, czyli ci, którzy wyzdrowieli, no to mają w sobie te antyciała, no i oni już więcej nie będą, nie zarażą się, dlatego szukają te grupy, ich osocza. No w Ameryce nie płacą, to wszystko jest dobrowolne. Ciekawe jest to, że dużo ludzi jest odrzucanych, dlatego że mieszkali, powiedzmy, w Europie, kiedy była ta choroba dzikich krów. No i ludzie, którzy mieszkali w pewnych okresach w Europie, nie mogą dawać krwi. Czerwony Krzyż po prostu pyta się, no i odrzuca. Druga ciekawostka to jest taka, że tam pytają się, czy ktoś ma, powiedzmy, HIV, czy AIDS, no i tam się wypełnia i później jak pobierają tą krew, to na końcu też, zanim się odda, jest się prywatnie, no to można napisać, żeby tą krew wyrzucili. Dlaczego tak zrobili? Że jak przychodzi, powiedzmy, grupa kolegów, czy znajomych, czy z pracy i dawali tą krew, no to część tych ludzi, jeżeli miała AIDS czy HIV, no to nie mówiła na początku, że są chorzy na to, żeby po prostu nie ujawnić się przed tą grupą, dlatego cały ten system był taki, że na samym końcu, kiedy już byli sami, mogli zadeklarować, żeby zniszczyć tą krew. No jest to psychologia tłumu, tak? No i Czerwony Krzyż się boi. Czerwony Krzyż, ta choroba dzikich krów we Francji, co była? No to była dlatego, że najróżniejsi bezdomni alkoholicy, czy jacyś inni narkomani sprzedawali tą swoją krew za pieniądze. No w Ameryce nie dają pieniędzy. Dlatego to może bardziej jest tak uczciwe. No ale szukają tych ludzi, którzy mają te wysokie poziom antyciał. No i dlaczego to jest używane? No to jest używane dla ludzi w szpitalach, którzy, powiedzmy, są starsi, słabsi i tak dalej. Także jest to używane jako zapobiegawczo, no albo leczniczo. Tak? Także to dużo naukowców myśli, że całe te antyciała, no to po pewnym czasie będą spadały coraz mniej. No ale u niektórych ludzi ciągle jest wysoki ten poziom. To jest powiedzmy, no też jakiś taki fenomen medyczny, też ludzie się tego nauczą. Ten Food Drug Administration, oni dali takie dyrektywy, czy przewodniki po tym, co można zrobić z tą plazmą, czyli zaklasyfikowali, że jest bardziej stężona i mniej stężona. No oczywiście wszystkie te szpitale chcą używać tej bardziej stężonej, nie ma się co dziwić. Wszyscy czekali, że szpitale rzucą się na tą plazmę, że rzucą się na te osocze i te antyciała, no ale okazało się, że nie za bardzo, że cały ilość tych przypadków zaczęła spadać, ludzie troszeczkę tak się nie bardzo wierzą w tym danym statystycznym, do tego dochodzi, że te wszystkie badania to były uznane w trybie jakimś takim przyspieszonym, także ludzie nie za bardzo wierzą lekarzom. No druga sprawa to też jest takie pośrednie, że ludzie przez tą panikę 19 przestali chodzić na badania normalne, przestali mieć operacje, najróżniejsze porady, czy dotyczące zdrowia, czy zdrowia psychicznego, czy ogólnie stanu zdrowia.
to wszystko zostało wywalone do śmieci. Także cena tej paniki w tym dziale jest też nieprawdopodobna. Wszystko zostało, to nie dość, że bezrobocie, to jeszcze chorzy, ilość zmarłych, powiedzmy, jest większa przez to. Całe te ciekawe jest też, że część po prostu doktorów Mengele, można powiedzieć, lekarze mówią, że chcieliby brać tych co wyzdrowieli po tej koronie, no i jeszcze im wszczepiać następne te szczepionki, powiedzmy, które wszyscy starają się wyprodukować, no i że to taka osoba, taki Frankenstein, to będzie super donorem, że ilość tych antyciał w ich ciele będzie po prostu tak nieprawdopodobna, że to będzie skuteczne. Nie wiem, co myślą na ten temat, no ale traktowania człowieka jak małp w laboratorium czy myszy, no to nie jest to najlepsze. No okazuje się też, że małp zaczyna brakować w Ameryce do badań medycznych, tak samo jak i myszy zaczyna brakować do badań medycznych. No ale to jest tak na marginesie tylko. Amerykański Czerwony Krzyż, no oni też ciekawe, bo oni biorą te cały czas tą krew. Od czerwca przez 2-3 miesiące, no to zebrali ponad 1 200 000 tych dawców krwi, no i ilu było chorych, no okazuje się, że było tylko 2%, że na tym 1 200 000 to jest 24 000 było tylko ludzi, którzy mieli te antyciała w sobie. No i teraz jest pytanie, czy to reprezentuje społeczeństwo, czy to reprezentuje dawców, którzy mniej więcej na tyle byli mądrzy, że jeżeli poprzednio byli dawcami, to w tym czasie nie przyszli. No myślę, że to bardziej reprezentuje społeczeństwo, że nie jest to takie nagminne, że ten niewidoczny COVID po prostu jest niewidoczny, nie ma go. No to jest druga sprawa, to jest też, że w Nowym Jorku też tam dużo ludzi się złapało za to i stara się badać. Tyle tylko, że tam nie ma tej statystyki. Ta statystyka, która badają, powiedzmy, 50-60 000 ludzi, no i nie podają ile osób była chorych, nie podają, kto umarł, jak umarł. Także to jest ogólnie rzecz biorąc, pic na wodę, tak? No wiadomo, że to istnieje, wiadomo, że ludzie umierają, ale cena ekonomiczna, cena psychologiczna, cena długoterminowa, cena krótkoterminowa, to wszystko po prostu jest nie tak, jak trzeba. Większość demokratów, socjalistów właśnie to robiła, dlatego jeżeli mieszkasz w Ameryce, głosuj na konserwatystów, głosuj na normalnych, głosuj na ludzi, którzy są w stanie wybalansować, bo teraz socjaliści, demokraci, no to krzyczeli, że trzeba to robić za wszelką cenę, no ale nie za cenę zniszczenia własnego narodu. I to się teraz dzieje. To się dzieje, że wszystkie te decyzje polityczne niszczą całe kraje, niszczą całe narody, niszczą całe społeczeństwo. Zdrowia, subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmu. Pamiętaj, głosuj na konserwatystów, głosuj na ludzi Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Do następnego.